No witam wszystkich, tu Gamers Den. Robimy lekką przerwę w Imperatorze, o ileż można. I pogramy sobie chwilę w kampanię Grand Ages, Grand Ages Medieval. No i co, skończyliśmy z tego co pamiętam na jakimś zadaniu, w którym mamy wybudować w Sofii koszary. Jak to zrobić? Otóż tak. Trzeba je tutaj zaznaczyć. No i co? Mamy nawet materiału na to. Kasy też. No to budujemy. Pyk. Budujemy koszary. W międzyczasie sobie tutaj nasi handlarze zasuwają. I coś, mam nadzieję, zarabiają również. Jak tam w tej tiranie w ogóle? To już się wszystko pobudowało tak jak miało. No nie, jeszcze nam brakuje... Jeszcze nam brakuje zdecydowanie tutaj piekarni. Kurczę, nie pamiętam jak się to robiło. Taby się zmienia tutaj. Ale jeszcze się czymś robiło takie coś, że mogłem kursorem jeździć. Bo dla tych, co nie wiedzą, to gram na Steam kontrolerze, ale... Więc nie jest to takie proste. Tu się, o, miasta przekłada, dobra, to tyle wiem. Tu się wychodzi, ale jeszcze gdzieś się robiło taki myk. A, nieważne. W razie czekamy, aż się wybudują koszary. A się robią. Kurczę. Brickyard. Info. A, to nie. Info to nie. Rename, select production. Open. Prawym się zmienia pod tych. LBRB zmienia taby. Nie mogę zmieniać nazwy miasta. O, o, tu mamy właśnie Scroll Cities Action, Scroll Task Password Options, Game Menu, Help Cursor. O, właśnie. A jak z tego wyjść? A, tak. No jest, no i tu mamy nadwyżkowa produkcja zboża. A tutaj mamy brak materiałów. 45 to jest, są chyba cegły. Cegły się robią tutaj. A to w końcu dorobią. Ile my tego mamy, tych cegieł tutaj? 95 jest cegieł, także spoko. Dobra, przyspieszamy czas. A, jeszcze jedna rzecz. Mamy jeszcze coś takiego jak... Development Pointy 2. Można by coś spróbować odblokować sobie. Może nawet. Tą trójpolówkę już chyba mam odblokowaną. I teraz beekeeping. A, że potraja produkcję miodu. A to dobrze. To chcę. Potery. Z węgla robią potery. Jeszcze infrastruktura. Tutaj
tutaj może send three workers from one town to another in the inn. To też mogłoby być niegłupie. Ale ja bym sobie jednak zrobił coś takiego jak storage technology, że większe stoki będziemy mogli mieć, tylko trzeba najpierw wybudować sobie office, tak? Tu jest inn, tu jest office. A, mogę dłużej siege wytrzymać, jak sobie upgrade'uję. Mogę jeszcze mur postawić w mieście. No, dobra, na razie jeszcze do tego nie dojrzeliśmy. Przyspieszamy. Zaraz będą te koszary. Już prawie, już prawie. ISO. Dobra, mamy koszary. Teraz się pewnie uruchomi. At the moment you can only train basic troops. These troops comprise a relatively high number of soldiers and hence incur correspondingly high maintenance costs. Over time, however, you will be able to create more effective and smaller troops. Że teraz będziemy mogli tylko takie proste jednostki sobie budować, które mają dużą ilość żołnierzy, ale mają też duże utrzymanie, a potem z czasem będzie można budować już sobie rzeczy bardziej takie elitarne, czyli z mniejszą ilością ludzi, ale bardziej efektywne. Raiding School jest wymagane, żeby budować sobie konne jednostki. Dobra, na razie mamy tych najemników sobie wyszkolić. No to szkolimy. A wyszkulmy od razu dwóch, co się będzie. Właśnie, jeszcze jedną rzecz miałem sprawdzić. Czemu tutaj fear a recession, but there are no negative consequences. Absolutely. No dobrze, a w Tiranie zaczęli tutaj budować drugi młyn już. Robotnicy tylko przychodzą i od razu są zatrudniani, bo jest jeszcze chyba niedobór. No, zrobiło się. On doing battle. No commander. That you are to lead and not participate in combat. Remember, as your empire shall be one day, so too shall your armies be vast. But you are one man, and could never carry out every single blow of the sword yourself. Allow your warriors to do battle for you, for you alone determine their paths and goals. Tak jest. No i teraz tak, najważniejsza komenda, którą możesz wydać wojsku, to jest zajmij pozycję i wskazujesz punkt na mapie. Jeśli wroga jednostka wejdzie w zasięg wzroku takich moich żołnierzy, to żołnierze automatycznie zaatakują i wezwą wszystkie pobliskie jednostki jako posiłki. A gdy jednostka uczestniczy w bitwie, nie możesz jej wydawać żadnych rozkazów innych niż ucieczka, przynajmniej dopóki bitwa się nie skończy. I teraz musimy tych naszych żołnierzy wysłać do kurczę, zapomniałem jak się zaznaczały jednostki. Unit options, deselect, send to town, open dialogue. Open dialogue to jest to. Milosz Kowaczewicz, ale to jest mój handlosz. A ja chciałem zaznaczyć sobie
wojsko. Kurczę, no nie pamiętam, czym się to robiło. Najgorzej jak klawiszologii się zapomnie. Strasznie dawno już w to grałem i teraz naprawdę mam problem. Aha, tu są, dobra. Troops. Tak jest i wyślij ich tu. Send to town. That's where we're going. Śmigaj, śmigaj. Przyspieszamy. Pyk. Doszli. Do Tirany. Esteemed Leon, my scouts have found out more Imperatorowa about the Norman mercenaries. They are camped to the south of your new town. They seem to have the support of a nobleman, possibly one of your green-eyed rivals at court. Find these mercenaries, deal with them as forcefully as your father would have done, and bring me the name of this scheming traitor. No i co? Trzeba przeszukać teren na południe od Tirany, bo podobno jest tam jakaś jednostka wroga. I że są zaopatrywani z pobliskiego miasta. Jeśli przerwiemy łańcuch zaopatrzenia takiej jednostki... Aha, nie, jeśli jednostka nie ma zaopatrzenia, bo najbliższe miasto jest za daleko albo nie posiada odpowiednich zapasów, zmniejsza to morale jednostki, co zmniejsza jej siłę w bitwie. Dobrze, no to jak mamy ich zaznaczonych, to chodźmy na to południe od mojego miasta, czyli gdzieś powiedzmy tu. Przez góry przelecą. O, tutaj są. No i jest bitka. Lejo się. Nasi są na niebiesko, czyli wygrywamy, chyba z tego co widzę. 52 bandytów, 93 naszych. Z tym, że oni mają jakieś lepsze uzbrojenie chyba z tego co widzę. Przyspieszymy. No, tracimy więcej ludzi niż oni, to na pewno. Ale nasza przewaga liczebna wystarczy, żeby ich pokonać, myślę. West of Thessaloniki, a group of Normans were hunted down and captured. During his interrogation, a prisoner tells an iniquitous tale. His troop was paid off by Barnas, the Count of Odessa, to carry out raids in the area around Thessalonica. Should this prove to be true, it means two things. For one, the Patriarch's brother is involved in a conspiracy that can only be about gaining the Emperor's throne for himself. Secondly, the border with the Normans will need to be secured. The very same day, a messenger is dispatched to warn the Empress. On the price of war. No to ja. My mamy taką sytuację, że ponoć gościu, którego złapaliśmy w bitwie, przyznał się, że zostali opłaceni przez księcia Odessy, który jest był bratem poprzedniego imperatora, czyli jakby szwagrem tej imperatorowej. No i co? I są dwie rzeczy, które trzeba zrobić, czyli na pewno obstawić granicę z Normanami, a prawdopodobnie też trzeba się będzie rozprawić z Odessą. No i teraz, co nam tu napisali, że każda jednostka składa się z pewnej ilości żołnierzy. Jeśli stracimy część ludzi w bitwie, będzie ta jednostka odpowiednio osłabiona, dlatego powinienem wysłać taką jednostkę do miasta z koszarami, żeby mogli dostać, że tak powiem, wzmocnienia. No i następny mój cel to jest taki, żeby ich wysłać właśnie do koszar. No i tam jak już dojdą, to trzeba dać reinforce. A nie, można od razu im dać reinforce, to oni wtedy idą do najbliższego miasta z koszarami.
Łucznicy wymagają koszarów ze strzelnicą, a jednostki konne ze szkołą jeździecką. No i jednostka może być wzmocniona tylko jeśli jest na tyle wolnych robotników w mieście, żeby to zrobić. W innym przypadku będą musieli czekać, aż się pojawią nowi robotnicy. No to dobrze. No to ta właśnie jest bardzo mocno osłabiona. Ma tylko 34 ludzi ze 100. I teraz tu sobie wybieramy opcję Reinforce. No i są w drodze do Sofii. Elegancko. Tirana w międzyczasie przeszła tutaj na drugi level. Czy my tu mamy też office? Mamy. No i oni sobie tu teraz produkują chlebek jeszcze w piekarni, który mogą sobie spokojnie potem eksportować. Miodek nam powinien się już teraz szybciej robić. Jak to wygląda? Produkujemy w tym momencie 8 sztuk tygodniowo zboża, a 2 sztuki zboża potrzebujemy do produkcji ciastek, chlebka, czy jak to nazwać, chlebka. I chlebka robią w sumie 4, ale potrzebujemy 2 grainów i 2 miodu, a produkujemy 8 grainów i 6 miodu. Czyli mamy nadprodukcję, wszystko się powinno zbierać. No, grainy nam się zbierają. I miodek nam się też już troszkę nawet nazbierał. Nawet już mamy trochę tego chlebka. Chlebek dość drogi, więc tu będzie się dobrze na tym zarabiało. Dobra, niech te posiłki sobie wrócą. I teraz, co my tu mamy? Mamy tu takie dziwne ikonki, które na pewno coś mi mówią, ale nie wiem co. Dobra, consumption. All towns. Chyba konsumpcji mamy więcej węgla niż... To jest konsumpcja, to jest stock, number of businesses, production i consumption. Tak, konsumujemy 32 węgla, a produkcji mamy 20, czyli trzeba by powiększyć produkcję węgla, a węgiel produkują tu, dlatego dobudujemy sobie tutaj jeszcze, a nawet o 3 poziomy, no o 2 poziomy na początek może tego węgla więcej niech będzie. Elegancko. No i dobra. Trupsy się reinforsują. A, no tak. Mieszek to znaczy, że handlarz jest w mieście, a tutaj, że są w mieście żołnierze. I teraz mamy tutaj jakiś dziwny coś. A, nadwyżka produkcji zboża jest. A co on by tu mógł ewidentnie jeszcze, ewentualnie jeszcze innego robić? Bo może byśmy się zboża pozbyli, bo zboże nam robi to drugie miasto jeszcze, a tutaj sobie zrobili coś innego. Ale co? Takich zasobów naturalnych to tutaj za bardzo nie ma innych, poza zbożem i drewnem i cegłami. A na resztę to już niestety są potrzebne inne rzeczy. Znaczy wełnę mógłbym robić w sumie. A zaraz. A tutaj też już mi się robi wełna, to nie. Wełny nie chcemy chyba. No nic, czekamy aż się zreinforsują te moje jednostki. A, tu obydwie wybieram, tak? All troops nearby. All troops nearby 500 km i 200 i w Sofii.
No to tam widzimy w lewym dolnym rogu, że ten paseczek się tam powiększa powoli. Nie wiem, 180 ich chyba ma być docelowo, tak? No po 90 w każdej... Nie, troszkę więcej jest. Dobrze. No już prawie. Jest. The accusations against Barnes reach Constantinople, creating a stir, but things take an unexpected turn. The cunning conspirator has succeeded in pulling the wool over the Senate's eyes, and Barnes paints himself as the victim of a conspiracy. He claims it is Leon Vesalius who is after the throne, and that he is also the one who had Emperor Constantine assassinated. Furthermore, Leon is accused of having a relationship with the Empress. Under the weight of all these accusations, even Eudokia's objections have been rendered useless. Only a few senators stopped to consider the reasons for Barnes' vehement accusations. And so it comes to pass. The Senate sentences Leon Vesalius to death in absentia. Esteemed Leon. No nieźle się porobiło. I do not understand why Barnes is so bent on czyli generalnie Barnas, czyli ten książę Odessy, odwrócił wszystko do góry nogami i zdobył poparcie Senatu i powiedział, że to jakiś inny typek, Leon, stoi za tym wszystkim i że to on rozsiewa takie złe plotki, a co gorsza jeszcze ma jakieś niecne kontakty z imperatorową. No i tego Leona skazali na śmierć. I teraz... Co mamy? Obecna sytuacja. Pozostaje tajemnicą, dlaczego Barnas ciągle przeciwko tobie spiskuje. Imperatorka Eudokia no, chce trochę czasu, żeby fale się uspokoiły, czyli, że tak powiem, żeby się tam przycichło wszystko. Do tego czasu powinniśmy unikać Konstantynopola i rekrutować wojsko, żeby polepszyć jakby siłę obronną naszych miast. No i teraz tak, musimy założyć trzecie miasto i podnieść naszą całkowitą populację do 4000. Żeby to zrobić, będę potrzebował 40 biznesów w miastach, które automatycznie przyciągają robotników i ich rodziny. I teraz tak, duże miasta mają dużo plusów. Przede wszystkim opierają się oblężeniom dłużej. Mają większy zasięg widzenia. Przyciągają więcej pracowników i zwiększają moje terytorium. Jako państwa w sensie, co prowadzi do większej ilości punktów rozwoju. Posiadanie większej ilości miast też ma swoje zalety, bo w ten sposób mam większe terytorium i mogę produkować więcej towarów. No i zawsze próbuj wstawiać miasta w miejscach, które oferują jakby nowe produkty, nowe towary do wyprodukowania. Jak widać, ja już w sumie mam sporo tych biznesów, bo już mam populacji 3294, czyli prawdopodobnie możliwe jest 3300 maksymalnie, o tak jak teraz. Czyli w zasadzie tylko 7 biznesów musiałbym rozbudować jeszcze. I teraz, gdzie takie trzecie miasto można by zrobić? Po pierwsze, to musimy sobie zrekrutować tego, jak on się nazywa, rekrut settler, settlera. Na to potrzeba 200 cegieł. No trudno. Jak trzeba, to trzeba. Tirana. No i trzeba będzie też na pewno zrekrutować nowego dobra, wyślijmy po pierwsze tak, jedno wojsko wyślemy sobie do
No, szesz ty w mordę. Send to town. So much running about. Do Tirany. Drugie zostanie w Sofii. I teraz trzeba będzie zrekrutować też jeszcze jednego handlarza na pewno. Spróbujmy go zrekrutować może w Tiranie. A w Tiranie nie mam karczmy. To jest błąd. Trzeba by wybudować karczmę. Kasa jest, także nie ma problemu. A, burza jest w mieście, więc nie mogę wstawiać żadnych budynków w tym momencie. Przy złej pogodzie. Dobra, chmury przelecą, to będzie... będzie git. O, burza się skończyła, ok. No to poproszę in. Tirana się rozbudowuje. No i mamy niedobór materiałów budowlanych, ale to normalne. A, jeszcze jedną rzecz, którą bym zrobił, to tu bym zrobił drogę bezpośrednio między Tiraną a Vlorę, żeby oni nie musieli tak naokoło chodzić. W tym celu muszę sobie zaznaczyć budowniczych. I robimy drogę stąd tutaj. The scenic route. A jak ja mogę upgrade'ować drogę jeszcze? Upgrade'nij mi w takim razie może tą drogę na początek. Tą i tą. No tak. Dużo to będzie kosztowało? 15 cegieł. Let's get to work. Okej. Damy radę. No i skład wyszedł i coś tam rzeczywiście robią, budują. Sofia ma jakiś problem, widzę. Spory. Low prosperity. A to dlatego, że mamy za dużą produkcję wszystkiego, tak? Chyba o to się rozchodzi. Jak to wygląda? Mamy 252 metalu, 990 zboża, 868 owoców. No rzeczywiście tak. No ale to się zmienia co chwilę z tego co widzę. Mamy naszego settlera i teraz gdzie byśmy sobie to miasto założyli? To jest ciekawe. Może rzeczywiście byśmy poszli tutaj w tą stronę. Commodity pile. No tutaj na przykład byśmy mogli wino robić. Do tego mamy jeszcze węgiel i metal, ale to akurat nie mamy też gdzie indziej. No i oczywiście drewno. Tu mamy jeszcze jakieś takie coś, nie wiem co to jest. Skóry. No to ja jestem za. A jest to gdzieś jeszcze tu w pobliżu? No tu by były... O, tu by było całkiem spoko nawet. Bo tu byśmy może mieli nawet i wino, i skóry. Gdzieś w tym miejscu może. Zdispaczujmy ich tutaj. Okej. I tak. No, tu by były skóry, wino, węgiel, drewno. I jakaś łąka też jest. To by było może jeszcze zboże. Dobra. Tutaj. Stawiamy tu miasto. Szkoder. Może być. Mamy Szkodra.
No i teraz wybieramy mu tutaj przemysły. Więc co my tu możemy? Możemy wino, to na pewno jedziemy z winem. Możemy piwo. Piwo się robi z grejna. No ale na pewno jeszcze weźmiemy skóry. Weźmy grejna, weźmy piwo. I co? I drewno. No i tak będzie. I budujemy wszystko na drugi level. Okej. Teraz robimy... Tamci już skończyli budować tą drogę? Skończyli chyba. No to wybudujcie mi nową drogę. Najpierw mi zróbcie połączenie z Tirany tu. Aha. Z Tirany tu. A good choice. Dobra, jest zrobione. A teraz mi zróbcie stąd do Sofii. The scenic route. Idealnie. I teraz bym chciał tradera jeszcze jednego. To by było fajnie. Maintenance mi przekracza profity. No, bardzo możliwe. I trader się zrobił, tak? Tak. Manage cards. Dorzućmy mu jeszcze... Dorzućmy mu jeszcze karty 2. Antinowak. I zróbmy mu traskę. Zrobimy mu traskę taką. Będziesz jeździł między Sofią, Tiraną, Szkoderem i jeszcze skoczysz na chwilę do Zagrzebia i Budapesztu. O, i tak se będziesz jeździł. Idealnie. I teraz jeszcze route settings. Szkoder, to jest twoje miasto priorytet. Okej. Okay. I odpalamy ruta. The route is ready. Poszło. No, to mam nadzieję, że wszystkie materiały, jakie trzeba, to on tam sobie podostarcza, gdzie należy. Kasa rośnie, więc nie jest źle. Dobra, a jakbyśmy chcieli na przykład temu pacjentowi dorzucić jeszcze jakieś wózeczki ze dwa? Będzie. Da radę. A, i on ma taką trasę, to jeszcze mu dorzućmy do tej trasy ten Szkoder też, żeby on krążył między tymi trzema naszymi miastami i przesuwał towary tak jak trzeba. Okej. Okay. Może to coś da. Tam teraz potrzebują budulca dużo.
No i ładnie, ładnie to idzie. Tylko żeby się to zaczęło budować, to będzie dobrze. Dotarli kupcy, dobra, coś się zaczęło już budować. No i dobra. To byśmy zakończyli ten odcinek na teraz. Rozwijamy następne miasto. No mam nadzieję, że to ładnie pójdzie. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Cześć.